Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym filmiku i kolejny temat top 5. Myślę, że możemy już też spokojnie zamknąć tym dzisiejszym filmikiem temat oczyszczania i porozmawiamy sobie o balsamach do demakijażu. Może taki króciutki wstęp. Opowiadałam wam już o fajnych żelach myjących, o płynach micelarnych, o piankach i dzisiaj jeszcze poruszę temat balsamów do demakijażu. Balsamy do demakijażu to jest świetna alternatywa do dwuetapowego oczyszczania, do stosowania płynu micelarnego. Płyn micelarny nie zawsze u wszystkich się dobrze sprawdza, nie zawsze wszystko dokładnie domywa albo też zmywa nam makijaż, zwłaszcza ten wodoodporny. Jeśli stosujecie płyny micelarne takie o lżejszych konsystencjach, bardziej naturalnych, a balsam do demakijażu to jest właśnie świetne rozwiązanie, żeby przede wszystkim pozbyć się tej pierwszej, takiej intensywnej, mocniejszej, trwalszej warstwy makijażu. Pozbyć się makijażu wodoodpornego. Podziałać delikatnie na skórę, bez stosowania jakichkolwiek wacików i nie tylko. Świetna opcja dla osób, które mają cerę naczyniową, czyli taką, która nie lubi tarcia. Dla osób z cerą normalną, dla takich, które chcą korzystać z bardziej naturalnych rozwiązań, naturalnej pielęgnacji, dla osób z cerą suchą, czasami dla kobiet z cerą dojrzałą, może nie do końca mieszaną i tłustą, chociaż dzisiaj pokażę wam też, przedstawię wam też jeden fajny produkt, ale na pewno duża wydajność, mała ilość stosowania takiego balsamu, to jest bardzo fajna i wygodna sprawa właśnie w codziennym takim demakijażu, w oczyszczaniu naszej skóry. No i dzisiaj opowiem wam o kilku produktach, które bardzo dobrze się u mnie sprawdziły, które mogłabym wam polecić. Co prawda, podoba mi się to, że rynek idzie coraz bardziej do przodu, rynek kosmetyczny, i marki wprowadzają tego typu preparaty do swoich linii kosmetycznych. Szkoda jednak, że nadal jest ich tak mało i ten wybór wcale nie jest ogromny, tak jak w przypadku płynów micelarnych, żeli oczyszczających czy innych preparatów. No dobra, to zaczynamy. Jeśli śledzicie mnie od jakiegoś czasu, może nawet od początku istnienia mojego kanału, to doskonale o tym wiecie, że przez wiele, wiele lat byłam fanką jednego wspaniałego balsamu od marki Clinique, balsamu Take the Day Off. Nie jestem na 100% pewna, czy to właśnie marka Clinique wprowadziła jako pierwsza tego typu produkty oczyszczające do demakijażu. To jednak nie zmienia faktu, że kiedy pojawił się na rynku kosmetycznym Take the Day Off właśnie w formie balsamu, zrobił jakiś wielki szał. I co prawda jest to kosmetyk drogi, mamy duże opakowanie za około 150 zł, dostępny w sklepach marki Clinique lub też w naszej polskiej Sephorze, ale kiedy on zaczął się stawać taki bardziej popularny, ja oczywiście przepadłam na jego punkcie, to bardzo często, kiedy chciałam go kupić, były jakieś braki. Nie mogłam go dostać w Sephorze, albo musiałam zamawiać i czekać, aż on przyjdzie. No, nie da się ukryć, że ten kosmetyk naprawdę zrobił dużo zamieszania, jeśli chodzi o demakijaż. Przede wszystkim jego formuła. Ta formuła taka zbita, treściwa, wyglądająca troszeczkę jak smalec. Ale w momencie, kiedy nabieraliśmy ten produkt albo rozcieraliśmy go pomiędzy naszymi palcami naszych dłoni lub też na naszej skórze, to on przybierał formę olejku. I tak jest do dziś. Kosmetyk bezzapachowy, bez żadnych substancji zapachowych, czyli też można by było powiedzieć, że idealny dla alergików. Ale co mamy w składzie tego kosmetyku? No i zobaczcie, mamy tutaj przede wszystkim tłusty emolient, olej z krokosza, kolejny emolient, humektant, polietylen, emulgator, wodę, witaminę E oraz konserwant. No właśnie, w składzie znajduje się polimer pod nazwą polietylen, który jest substancją kontrowersyjną i zapewne większość z was, te osoby, które już troszeczkę interesują się, jeśli chodzi o składy, będą tę nazwę kojarzyły. I ja przyznaję się bez bicia, że kiedy zaczynałam stosować ten kosmetyk, kompletnie nie zwracałam uwagi na jego skład. Dla mnie liczyło się to, że on działa, że on jest w stanie
tak naprawdę zrobić wszystko. Zmyć makijaż, wodoodporny makijaż, bardzo trwałe pomadki, bardzo trwały podkład, tusz do rzęs. Tak naprawdę jest on w stanie poradzić sobie ze wszystkim. I do dziś uważam, że jest to jeden z najlepszych produktów, jakie są na naszym rynku, właśnie pod względem usuwania makijażu, tej pierwszej warstwy naszego makijażu. Absolutnie nie podrażnia oczu, nie podrażnia skóry, nie powoduje zaczerwienienia, bardzo fajnie się go zmywa, bardzo przyjemnie się go stosuje na naszą skórę. Ale powiem Wam, że z czasem troszeczkę ten polietylen zaczął mnie może nie tyle denerwować, ile nie do końca jestem przekonana do tego składu. I zaczęłam szukać. Zaczęłam szukać kolejnych preparatów, które mają właśnie tego typu formułę, bardzo dobrze sprawdzają się na skórze. I to też był taki czas, kiedy w ogóle uwielbiałam markę The Body Shop. I znalazłam perełkę wśród kosmetyków marki The Body Shop, a właśnie rumiankowe masełko do demakijażu. Cudowny produkt o bardzo delikatnym, takim właśnie ziołowo-rumiankowym zapachu. Też konsystencji identycznej jak właśnie balsam Take the Day Off. Natomiast różnica jest oczywiście w składzie. No i zobaczcie, co znajduje się w masełku rumiankowym The Body Shop. I mamy tutaj tłusty emolient, syntetyczny wosk, detergent usuwający nasz makijaż, ekstrakt z oliwek, masło shea, kolejny tłusty emolient, witaminę E, związki zapachowe, wodę, dwa zapachy, wyciąg z pestek słonecznika, wyciąg z rumianku i regulator pH. Jak widzicie, ten skład wcale nie jest zły. To oczywiście nie jest kosmetyk naturalny, pamiętajcie o tym. No tak jak marka Clinique nie tworzy preparatów spółki tych pielęgnacji naturalnej, tak samo tutaj, jeśli chodzi o The Body Shop, ten kosmetyk nie jest kosmetykiem naturalnym, choć zawiera substancje pochodzenia naturalnego, substancje roślinne, jak widzieliście są wyciągi, ale są też zapachy, jest masełko shea, ale mamy też wosk syntetyczny. Natomiast to masełko bardzo fajnie radzi sobie z makijażem, bardzo fajnie oczyszcza, ale znalazło się ono na drugim miejscu, jeśli chodzi o te topowe kosmetyki, ponieważ nie każdemu będzie przypadał właśnie do gustu ten taki lekko rumiankowy, ziołowy zapach. Mi akurat on w kosmetykach nie przeszkadza i uważam, że jest to świetny produkt. To jest coś dla fanek marki The Body Shop, dla osób, które chciałyby z tą marką się troszeczkę lepiej poznać i szukają takiego kosmetyku, od którego warto by było zacząć. I to jest właśnie to masełko rumiankowe, to jest jeden z tych kosmetyków, które mogę Wam polecić, bo naprawdę jego skład jest bardzo dobry, a działanie jeszcze lepsze. Kiedy w moich filmach pokazywałam Wam właśnie bardzo często balsam oczyszczający z Clinique, Take the Day Off, dużo osób w komentarzach proponowało mi, żebym zainteresowała się balsamami oczyszczającymi od czaszki. I rzeczywiście, troszkę mnie ten temat zaintrygował, no bo wiecie, że czaszka tworzy kosmetyki z tej półki naturalnej. W ofercie są 3 balsamy, o ile dobrze pamiętam. Mnie najbardziej zainteresował ten regulujący, czyli taki, który jest przeznaczony do skóry mieszanej i tłustej. Wiecie o tym doskonale, że ja jestem posiadaczką cery mieszanej, wrażliwej. No i mówię, może rzeczywiście warto ten balsam przetestować. Zakupiłam sobie jedno opakowanie. Bardzo fajna opcja w słoiczku szklanym. Co prawda nieduża pojemność, ale tutaj znowu mamy zbitą konsystencję, która pod wpływem ciepła naszych dłoni zamienia się w taki tłusty olejek. No i teraz zwróćcie uwagę na to, co mamy w składzie tego właśnie balsamu. I tutaj zaczynamy od masła shea, a następnie mamy olej winogronowy, masło mango, olej z awokado, oliwę z oliwek, olej laurowy, olej tamanu, olej z czarnuszki, olej eukaliptusowy i olej z drzewa herbacianego. Dzięki temu, że w składzie tego produktu mamy m.in. olej eukaliptusowy i ten olejek z drzewa herbacianego, on sam sobie posiada taki właśnie ziołowy zapach. Taki delikatny, ziołowy zapach. Oczywiście to nie jest kwestia związków zapachowych, bo ich w składzie nie mamy, czy jakichś sztucznych substancji zapachowych. Tak jak mówię, te dwa olejki dają taki specyficzny aromat tego produktu.
Ale jak widzicie, skład jest całkowicie naturalny. Więc to jest taki balsam, który mogę spokojnie polecić tym osobom, które jednak stawiają na pielęgnację naturalną. A zawartość pewnych substancji w składzie, tak jak między innymi olej z czarnuszki, czy mamy tutaj mamy olej tamanu, mamy olej laurowy, olej awokado, sprawią też, że będzie to dobry produkt dla skór mieszanych i tłustych. Owszem, mamy bazę, którą jest masło shea, a jak wiecie, masło shea jest dosyć tłustym masłem, podobnie masło mango, ale taki ma być balsam. To ma być balsam, który będzie zmywał nasz makijaż. I rzeczywiście to jest świetny produkt. To jest, można by było powiedzieć, taki trzeci topowy kosmetyk, który mogę Wam polecić. Niestety jest też taki malutki, malutki problem, jeśli chodzi o właśnie ten balsam. Troszkę ciężko z jego dostępnością. Ja bym chętnie przy nim została. No może, no nie do końca została, bo wiecie, że ja lubię testować kosmetyki, ale chętnie bym do niego wracała, gdyby nie to, że ciągle kiedy chciałam go zamówić, za każdym razem kiedy chciałam go zamówić, okazywało się, że jego po prostu nie ma. Nie ma, nie ma i mówię, dobra, kupuję inny. No i na zakończenie dzisiejszego filmu zostawiłam dla Was takie moje ostatnie odkrycia. Perełki, w których jestem absolutnie zakochana, do których będę cały czas wracać i będę Wam je polecać z czystym sumieniem. To są dwie polskie marki i mam na myśli tutaj Bandy, emoliencyjne masełko oczyszczające z serii Anti-Irritate i markę Fluff, a dokładnie balsam do demakijażu maliny z migdałami. Jest też inna wersja, albo nawet dwie inne wersje zapachowe, ale ja jestem akurat zakochana w tym. I zacznijmy może od masełka marki Bandy. Kiedy pojawiła się w sprzedaży właśnie seria Bandy Anti-Irritate, skierowana przede wszystkim do skór wrażliwych, podrażnionych, po zabiegach różnego rodzaju, dla skór zaczerwienionych, właśnie takich można powiedzieć zirytowanych, to pierwszy kosmetyk, który mnie zainteresował, zaintrygował i powiedziałam, no nie, no muszę po prostu, muszę go sprawdzić, to było właśnie to oto masełko. Producent nas tutaj informuje, że mamy 77% emolientów właśnie w jego składzie. Ja na moim blogu przeanalizowałam dokładnie dla Was składnik po składniku, czy rzeczywiście tak jest. I co się okazało? Skład jest rewelacyjny. To nie jest kosmetyk naturalny. To też muszę zaznaczyć. Często też piszecie mi, czy Bandy jest marką kosmetyków naturalnych. Nie. Bandy jest marką kosmetyków profesjonalnych, skierowanych do klienta detalicznego, ale ma w swojej ofercie również linię ekoceutyków, czyli takie kosmetyki, które mają bardzo naturalne, przyjemne składy i mogą sprawdzić się u osób szukających właśnie tego typu pielęgnacji. Natomiast to olej, to masełko, to jest po prostu obłęd. Ma bardzo fajną, przyjemną konsystencję, która już nie wygląda jak smalec, tylko właśnie wygląda jak masło. Autentycznie jakbyście wyciągnęły masło z lodówki, pod wpływem ciepła, ciepła naszych dłoni, rozpuszcza się, no i oczywiście w powiązaniu z wodą tworzy emulsję. Pachnie bardzo przyjemnie, bardzo delikatnie, to jest też taki zapach, powiedziałabym, lekko odświeżający, ale bardziej taki w stronę takich kremowych, ciepłych zapachów. Rewelacyjnie, słuchajcie, rewelacyjnie radzi sobie z każdym makijażem. I testowałam go naprawdę na wodoodpornych tuszach, linerach, podkładzie Estée Lauder Double Wear. Radzi sobie ze wszystkim. I ten kosmetyk ma dużą pojemność, bo mamy tutaj 90 ml i kupimy go w cenie około 50 zł, chyba 35, coś w tym stylu. Jest niesamowicie wydajny, bo mamy tylko, tak naprawdę pobieramy odrobinkę z jego opakowania, rozcieramy i stosujemy na naszą skórę. Dodatkowo do jego opakowania dołączona jest szpatułka, dzięki której możemy wyciągać sobie właśnie ten produkt z opakowania i mamy też bardziej higieniczne zastosowanie. Ale ten kosmetyk świetnie sprawdza się u mnie w momentach, kiedy korzystam z różnego rodzaju zabiegów.
zabiegów kosmetycznych i ta skóra jest taka właśnie lekko zaczerwieniona, podrażniona, przesuszona, to masło jest idealne właśnie w takich sytuacjach. Jak już wspomniałam, to nie jest kosmetyk naturalny, a ja w takich właśnie momentach, kiedy stosuję różnego rodzaju zabiegi i ta moja skóra jest podrażniona, a jest jeszcze do tego wrażliwa, nie mogę korzystać z kosmetyków naturalnych, bo one jeszcze bardziej uwrażliwiają moją skórę. Więc to masło jest świetnym rozwiązaniem właśnie w takim demakijażu, w takich dniach, kiedy jestem po różnych zabiegach, kiedy czuję, że moja skóra jest podrażniona, jest zaczerwieniona, potrzebuję czegoś, co ukoi ją, ugasi, złagodzi. To jest to. Słuchajcie, to jest to. To jest naprawdę świetny kosmetyk. I wiem, że poleciłam już też kilku osobom właśnie to masełko i są niesamowicie z niego zadowolona. Także jeśli szukacie czegoś takiego z półki nienaturalnej, ale czegoś, co będzie naprawdę dobrze oczyszczało waszą skórę i fajnie się sprawdzało i miało dobry skład, to gorąco wam polecam. Jeszcze tak zwróćmy na chwilę uwagę, zatrzymajmy się przy tym składzie, bo wiem, że będziecie mnie o to pytać, więc tak szybciutko. Mamy tutaj tłusty emolient, lekki detergent, naturalny emolient, innowacyjny emolient, kolejny emolient, czyli widzicie, jest naprawdę dużo tych emolientów, witaminę E, regulator i związki zapachowe. I tyle, słuchajcie, i tyle. Krótki, świetny skład, kosmetyk, wart przetestowania i wart wypróbowania. No i podsumujmy sobie te dzisiejsze top 5, jeśli chodzi o balsamy, fluff, ta malina, ten zapach. To jest coś wspaniałego. Pachnie mi tutaj mambą malinową, wracam do czasów dzieciństwa, umila mi ten balsam demakijaż. Po prostu, słuchajcie, cudeńko. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że na niego trafiłam, mimo tego, że jest to kosmetyk znowu z linii naturalnej, czyli coś dla osób, które poszukują bardziej naturalnych rozwiązań, ale lubią ładne zapachy, lubią fajne opakowania. No zobaczcie, takie ładne, różowe opakowanie. Zwróćmy uwagę teraz tak szybciutko, co mamy w składzie i zaczynamy od oleju kokosowego. Następnie mamy masło kakaowe, masło shea, masło shora, łagodny detergent, tłusty emolient, witaminę E, związki zapachowe i barwnik. Barwnik, dlatego że konsystencja tego produktu jest tak delikatnie różowa. No myślę, że to też jest troszeczkę w nawiązaniu do tego opakowania i być może do tego zapachu malinowego, maliny z migdałami, no słuchajcie, no obłęd, no po prostu obłęd. Tutaj mamy z kolei mniejsze opakowanie, bo mamy już 50 ml. Konsystencja nie masełkowa, bardziej właśnie przypominająca taki smalec o różowym zabarwieniu. Odrobinka na makijaż, rozcieramy. Łączymy z wodą, zmywamy, coś wspaniałego. Ten zapach oczywiście nie utrzymuje się długo na naszej skórze i to, co też jest bardzo ważne, pamiętajcie, że balsam oczyszczający do demakijażu to jest ten pierwszy krok demakijażu. Po nim musimy jeszcze zastosować jakiś kolejny kosmetyk myjący, żel czy piankę w połączeniu z wodą. Ale skład też jest świetny, naprawdę bardzo fajny. Tutaj co prawda bazą jest olej kokosowy, ale nie zrażajcie się tym, jeśli posiadacie skórę mieszaną lub też tłustą, dlatego że to jest balsam, który zmywamy, usuwamy te substancje z naszej skóry, więc tak naprawdę ten olej kokosowy, który ma jakiś tam stopień komedogenności, nie ma szans zadziałać na waszą skórę komedogennie. No po prostu nie ma takiej opcji, jeśli, no chyba żebyście zostawiły ten balsam na waszej skórze i tak sobie poszły spać na przykład. No ale to jest już jakiś absurd i myślę, że żadna z was czegoś takiego nie robi. Tak jak zaleca producent, należy go zmyć. Więc zmywamy te wszystkie substancje olejowe z naszej skóry. Pozbywamy się też między innymi tego oleju kokosowego, więc nie martwcie się o to, że ten kosmetyk może jakoś tam zadziałać komedogennie, bo tak absolutnie nie jest. No i widzicie, teraz przedstawiłam wam takie, można by powiedzieć, produkty, które u mnie w przeciągu ostatnich kilku lat bardzo dobrze się sprawdziły. Zapytacie mnie, czy taki balsam jest lepszy od olejków.
Bo też bardzo często poleca się taką metodę, żeby właśnie stosować w tym pierwszym kroku demakijażu olejek. I powiem Wam tak, że ja też przetestowałam różne olejki do zmywania makijażu. To jest oczywiście bardzo fajna sprawa, ale moim zdaniem balsamy są zdecydowanie bardziej wydajne, bo one też swoją formułą podczas właśnie tego ciepła rozcierania robią się olejkowe, działają identycznie jak olejki, usuwają właśnie ten cięższy makijaż, rozpuszczają te substancje na naszej skórze, też musimy je zmyć, też łączymy je z wodą, czyli stwarzamy tą emulsję, którą oczyszczamy, usuwamy z naszej skóry. Natomiast balsam moim zdaniem jest zdecydowanie bardziej wydajny, bo jego stosujemy odrobinę, a w przypadku olejku już musimy zastosować kilka kropli. Raczej na jednej kropli się nie skończy, zwłaszcza jeśli będziecie stosowały go do demakijażu oczu, później na całą twarz, jeszcze gdzieś tutaj na szyję. Także ja osobiście uważam, że lepszym rozwiązaniem jest balsam. Jeśli lubicie kosmetyki z półki naturalnej i jednak chcecie, żeby to był właśnie taki produkt z bardzo naturalnym składem, to pomyślcie o tych propozycjach, które Wam dzisiaj przedstawiłam, bo tutaj też mamy olejki, też mamy masełka, a też mamy substancje naturalne, więc możemy to naprawdę bardzo fajnie wykorzystać. No dobrze, moi drodzy, czas zakończyć ten dzisiejszy film. Jak zwykle się rozgadałam, wiem, ale ja chyba jestem takim oczyszczającym frikiem. Tak mi się coś wydaje i ostatnio przeglądając moją półkę kosmetyczną zauważyłam, że mam zdecydowanie więcej produktów oczyszczających niż produktów pielęgnacyjnych, ale co zrobić? Pamiętajcie o tym, że demakijaż, prawidłowe oczyszczenie naszej skóry to jest podstawa dobrej pielęgnacji. Bez tego nie ma mowy o tym, żeby Wasza skóra wyglądała dobrze. Skóra oczyszczona, stonizowana przyjmuje lepiej substancje aktywne z pielęgnacji. Nie ma mowy o jakimkolwiek zapchaniu, komedogenności, o czymkolwiek jakiś. Można stosować takie produkty w demakijażu, które będą już łagodziły Waszą skórę podrażnioną. Wybór jest ogromny. Można wybrać dla siebie produkty do skóry mieszanej i tłustej, które z kolei nie będą Wam dawały też takiej, można powiedzieć, tłustej, ciężkiej powłoki, którą nie do końca lubimy w przypadku skór mieszanych i tłustych. Myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie i tak jak powiedziałam, wybór jest ogromny. Możecie korzystać z półki profesjonalnej, z półki selektywnej, możecie korzystać z kosmetyków drogeryjnych albo wybierać te, które są z półki naturalnej. Pamiętajcie, że linki do produktów, o których Wam dzisiaj wspominałam, jak zawsze znajdziecie w opisie do tego filmu, a my widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło. Pa!